Zawitają na tutaj na kanał do mnie i do Zygiego. Pozdrawiam Was jeszcze raz ciepło, serdecznie, jak zawsze. I mam zmieniony głos, ale myślę, że to przejdzie dzisiaj. Powitajcie ciepło, serdecznie Zygiego z Teksasu. Witaj, no, ja Was też witam i Ciebie przede wszystkim, Asiu. I wiesz co, Twój głos jest zawsze piękny. Dziękuję Ci bardzo. No, no tak, tak to bywa. Po powrotach z innych krajów, no i tym razem nawet ja zmieniłam głos, ale tylko na jakiś czas, mnie to chyba przejdzie. Zobaczymy, dajmy jeszcze, wiesz, Zygi, zanim zaczniemy. Tak, bo zaczniemy, na razie mamy tłumy, bo jest nas dwójka. Tak, szaleństw ciąg dalszy. No już, słuchajcie, ja tutaj aktywuję czat. Witamy Martę Mielnicką. Serdecznie pozdrawiamy. Już nas jest 8, także zaczynamy dochodzić, docierać do miejsca docelowego. No i ja mam takie wrażenie, wiesz, bo minęło 2 tygodnie, od kiedy zrobiliśmy live'a, od kiedy ja byłam w Niemczech, ale może nikt tego nie odczuł, bo ja też miałam filmy puszczane na kanale, więc był tylko jeden, że ktoś się może tam zorientował, że ja w Madrycie. Ale już jestem z powrotem, ale wiele szaleństw się wydarzyło i myśmy sobie raz porozmawiali, ja do Ciebie dzwoniłam z Madrytu, bo no powstawały takie naprawdę chore sytuacje, gdzie ludzie oskarżają ludzi zamiast... No, oj tak. Tutaj zajmujemy się, prawda, od 2 lat, 3 rok, zajmujemy się świadomością, rozwojem, wybieraniem, nie osądzaniem, ale wybieraniem drogi, która nam sprzyja. A tutaj jakby taki kocioł się zakręcił, ktoś zakręcił kotłem, nie? I posypały się oskarżenia. Pierwsze oskarżenie, które słyszałam, to było, że podobno my na ostatnim live'ie myśmy oskarżali kogoś. Pamiętasz coś takiego, bo ja nie? Nie. Nie wiem, o co chodzi. No dokładnie. Zasadą, ja myślę, że taką etyką, podstawową etyką na każdy kanał, jak wchodzimy wszyscy, to jest to, że jeżeli ja coś widzę, ja pokazuję zachowania ludzkie, mówię o tym, co kto powiedział i zachęcam do przyjrzenia się, jaki tam był, jaka była intencja, jaki był powód, ale jeszcze nie oceniam, dlaczego ktoś coś robi, dlaczego mówi pewne rzeczy, jeszcze nie oceniam, natomiast nigdy nie wytykam żadnych nazwisk i nikogo palcami. I to tak, żeby była jasność. Zygi ma tutaj podobnie, też tego nie robisz, ale mówimy o zachowaniach ludzkich i o tym będziemy mówić. Jeszcze wiesz, powiem Ci, samo ocenianie nie jest takie złe, no bo można, ja też oceniam zupę mojej żony, jak ugotuję i coś mi bardzo smakuje, to oceniam i mówię super, albo oceniam i mówię, wiesz co, mogła być lepsza, albo czegoś tam brakuje, nie? Więc tak. Natomiast gdybym osądzał, no to ja bym się już z tym źle czuł, prawda? Bo jednak to jest niby drobna różnica, ale taka zasadnicza. Osądzanie i ocenianie. Jak myślisz? Wiesz co, myślę, że nawet powinniśmy użyć tego słowa oskarżanie. Że to jest oskarżanie. Takie... ale jest, jeszcze jest... inaczej. Wiesz co? To jest jeszcze ciekawsze, bo na przykład jak ja powiem ta zupa, tej zupie brakuje soli, to nie ma żadnego podtekstu barwnego. To są te 4 uszy, jak my słuchamy, ale jak powiem, ugotujecie mi, ja do Was przyjadę, ugotujecie mi zupę z Lucy, a ja powiem, ta zupa to jest słona, takim, wiesz, no, taką wrednotą, taką agresją pojedzie. A jeszcze z pytaniem, dlaczego nie dodałaś tego albo tego, nie? Tak. To już w tym pytaniu, dlaczego już jest niemiłe te pytanie. Tak, dokładnie. Czyli ja powiedziałam niby to samo, ale tak naprawdę moja intencja jest inna i to już są 2 uszy. Tak, już masz tą szpilkę w ręku, chcesz tam kogoś pytać, prawda? Tak. I teraz na przykład jak ktoś mówi mi, a dlaczego ty, co oskarżyłaś kogoś, dlaczego to zrobiłaś? Ja biorę pod uwagę to, że ktoś źle usłyszał, że słuchał nie tym uchem i jeszcze tłumaczę. Natomiast o ile można czasem porozmawiać, są ludzie, którzy po prostu robią w tył zwrot, oczerniają nas przed innymi i nie przyjdą do źródła, nie powiedzą, o co chodzi.
Mhm. Bo to jest oskarżanie, oczernianie, może oczernianie jest lepszym słowem. Mhm. Ale wiesz co, powiem ci tak, ja też mam sporo zrozumienia dla tych, którzy oczerniają, wiesz? Tak. Bo ta przestrzeń jest bardzo dynamiczna w tej chwili. To wszystko tak fluktuuje, Jasiu. Twój kanał urósł i też masz ludzi, którzy byli z tobą od początku, ale też masz ludzi nowych. U mnie odwrotnie, jest podobnie. Słuchaj, właśnie zmalało coś, liczby poszły w dół i ludzie na przykład nie dostają. Ale ilość subskrybentów nie. Tak, w dół poszło, o. Naprawdę, to jest ciekawe, no. Ale to też mi też niektórzy mówią. To znaczy, że u ciebie przestrzeń się czyści i to też jest dobrze. Tak. Ale wiesz, co chcę powiedzieć, zdążam do tego, że to jest fajne, bo z jednej strony mamy wokół siebie ludzi, którzy po prostu są na innym etapie. Myśmy przeszli wspólnie 2 lata i wiele się nauczyliśmy. Myślę, mówiąc wspólnie, myślę o nas dwójce, ale nie tylko, o wszystkich słuchaczach. Przeszliśmy bardzo ciężki etap. Wielu z nas czegoś się nauczyło, wielu z nas dalej się uczy. I to są ci, którzy jeszcze się uczą. Oni mają prawo do tego, no bo jeśli ktoś się jeszcze uczy, to ma prawo do zadawania pytań. Czasami robi to poprzez oskarżenia również, nie? To są jego zadane, a nie ma odpowiedzi na to pytanie. I nie wstydź się, jeśli masz jakieś pytanie tego typu, dlaczego powiedzieliśmy o czymś tam, to pytaj. Napisz, albo przyjdź, zadzwoń, pytaj, nie? I pewnie się sprawy wyjaśnią, więc byłoby po prostu milej. Ale też powiem ci, że wyczuwam, że dzisiaj wiele ludzi nowych, na moim kanale przynajmniej, oni się próbują odnaleźć, ale nie mają tych informacji, o których myśmy mówili 5 roku temu. Wiesz, mnie oświeciło, kiedy ktoś mi zadaje na kanale takie pytania bardzo podstawowe, wydawałoby się już oczywiste dla mnie, ale nie dla niego. Tak. Prawda? Więc szanuję to, przyjdź, zapytaj. A nasza rola też, Jasiu, żeby pewne rzeczy od czasu do czasu powtórzyć. To, co nam się wydaje oczywiste, nie musi być takie oczywiste dla tych nowych, którzy są na naszych kanałach. Nie? Właśnie zauważyłam, że trzeba powtarzać, dlatego że ta informacja, którą powtarzamy, ona musi w końcu przerosnąć te informacje, które nam nie służą. Być może, że to też o to chodzi, że musi się też przebrać miarka w pozytywnym sensie, żeby było tego więcej i żeby była umiejętność rozróżniania, bo na przykład to oczernianie czy oskarżenie, ja też rozumiem, z czego to wynika, że jeśli człowiek jest bojkotowany informacją z każdej strony i to nie jest tak i nie wiadomo jak, on jest tak wystrzelony z balansu, a już nie mówiąc, że nigdy go nie miał na przykład, bo nie żył swoim życiem i dopiero teraz zaczyna, że coś nie jest tak, dopiero teraz się niektórzy budzą, to czego on ma się przytrzymać? Nie wie, kim jest, z prawej mówią to, z przeciwnej strony mówią mu przeciwne rzeczy i on jest tak zdezorientowany, że on nie wie, co jest prawdą. I my tutaj troszeczkę zmierzamy już, że to jest właśnie taka rozgrywka, wojna, już można powiedzieć to słowo, o nasze umysły, na tak ogromnym i wielorakim poziomie, na wielu poziomach, że to jest niesamowite, bo zobacz, że to jest też w formie jedzenia. Nie dać, sama deprywacja suplementacji, prawda, że to pożywienie jest inne, wpływa już na poziom myślenia. Człowiek głodny zaczyna więcej jeść, zaczyna tyć, zaczyna czuć się ciężki, ale on jest otyły z głodu. Paradoks. Prawda? Jasiu, dużo racji w tym, co mówisz i powiem wam, że jest też jeszcze jeden czynnik, którego nie braliśmy dotychczas pod uwagę, a moim zdaniem jest bardzo istotny, że powstało wiele nowych źródeł takich informacji, które tak naprawdę ukrywają się pod płaszczykiem wspólnych dla nas informacji, ale jednocześnie powodują ten zamęt świadomie. I powiem ci, że odkryłem takie źródła. Niestety nie mogę tego powiedzieć, bo wiecie, co nas czeka, jeśli to powiemy publicznie, ale powiem tylko tyle, że trzeba być bardzo wyczulonym na takie informacje. Ja nie będę mówił konkretnymi kanałami czy przykładami, ale powiem dość ogólnie, że na przykład tak, pojawiają się informacje o tym, że
na przykład książki Dolores Cannon są fałszywe. To jest konkluzja tamtego kanału, bo została przeprowadzona regresja hipnotyczna, to mnie bardzo ciekawi, jak to było zrobione, z Dolores Cannon, która już nie żyje od paru lat. No i Dolores Cannon przyznała się tam do tego, że ona to wszystko sfałszowała. No więc powiem wam, że to jest tak grubymi nićmi szyte. Ja już nie mówię o takiej podstawowej uczciwości, że kiedy próbujesz poprzez regresję z kimś rozmawiać z duchem istoty, która już dawno nie żyje, to jeśli jest to coś, co jest sprzecznego z jej faktycznym życiem tutaj, to wchodzisz na bardzo grząski grunt, bo podważasz, a ona nie ma już szansy się obronić. Dokładnie, bingo. Mhm. Prawda? Więc wchodzisz na bardzo grząski grunt. I teraz rozpoznaj to, dlaczego ten ktoś to robi. Mhm. Tak? Jaki jest powód? Bo wywołuje to w tobie konsternację, bo kurczę, przeczytałeś wszystkie książki Dolores Cannon i teraz co? Do śmieci? Bo ktoś powiedział na... To też nawet nie o to chodzi. Ona miała przekazy. Te przekazy są różne. Większość nas śniących, my mamy wszyscy przekazy. Jeżeli my nie będziemy podchodzić do tych przekazów z przymrużeniem oka, pół żartem, pół serio i nie rozpoznawać, no ja też, widzisz, 7-9 książek z serii Śniąca, tak? No. To ja też się naoglądałam różnych istot i demonicznych, i anielskich, i pomiędzy, i bogów, i każdy miał coś do powiedzenia. Tylko, że jeżeli ja teraz bym chodziła po ulicy i głosiła, słuchajcie, ten Bóg powiedział to i to, a tam Lilith to ona jest taka, a tam Ea był taki, on głosił to i to, to wtedy ja nie mam takiego konstruktywnego, obiektywnego stosunku do tego, co ja piszę. Mhm. To znaczy, że ja się zatracam w tym, co ja piszę do takiego stopnia, że ja tracę kontakt z rzeczywistością, to się wtedy będzie ocierać, już nie powiem o co, prawda? I teraz, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, to w ogóle ja myślę, że nie tędy droga, bo jeżeli ktoś, kto czyta Dolores Cannon, czy moje książki, czy innych książki, i on odczuwa klarowność umysłu, to on sobie znajdzie, ta informacja mi pasuje, ta informacja pokrywa się z tym, co ja doświadczam, co doświadczyłem, to jest coś nowego, wypróbujmy to, ale nie na zasadzie, że to jest Biblia i tak jest na pewno, nie? Tak. A tak, tam dokładnie. Jest naprawdę wiele mądrości w tych książkach Dolores Cannon. Tak, i to samo jest, wiesz, z treściami ludzi, którzy przekazują jakieś swoje idee na kanałach. Jeśli odczuwasz, że ta idea z tobą działa, współpracuje, rezonuje, to nawet jeśli ktoś inny zdezawuuje tego człowieka jako człowieka, czasami to są tak bzdurne rzeczy, że wiesz, ktoś był ubrany nie tak i trzeba go już tam zdezawuować, nie? Bo miał szalik zawiązany w jakiś sposób, co mu coś przypominało, nie? Tak a propos, ktoś miał zawiązany szalik w taką kokardę, jak są modne na tych organizacjach, które się, no wiesz, takie różowe szaliki. To jest chyba związane z rakiem, czy wiesz, o co mi chodzi? Tak. AIDS albo z rakiem, albo tak. Ale ten ktoś miał, szalik był w kolorze niebieskim, tylko wiesz, tak mu się zawiązało, nie? No i już był posądzony, że jest po stronie Sorosza, bo to jest organizacja Sorosza i tak dalej, więc słuchajcie, my nie patrzymy na treść, na przesłanie, nie próbujemy wydobyć z tej treści dla siebie pożytecznych informacji, tylko patrzymy na pozory karmimy się tymi pozorami i kierujemy się tymi pozorami. No. A Ziggy powtarza wszystkim, rzeczy nie są takie, jak wyglądają, tak? Tak, i słuchaj, wiesz, słuchaj, ale nie przyjmuj wszystkiego jak religię, nie przyjmuj wszystkiego jak jakieś konkretne przesłanie. Ja mówię u mnie na kanale, że jeśli słuchasz z jego, to wyrzuć to jutro, ale przemyśl to, co jest właściwe tobie i przyjmij tylko to. Dokładnie. Natomiast wiesz, pewne rzeczy rzeczywiście są przerażające, bo jeśli na przykład ja dostaję od was, bo to wy mi podsyłacie te linki czasami, albo jakieś na przykład propozycje warsztatów i ja czytam i sam program powoduje taką dezorientację,
No nie wiem, ja nie chcę nikogo znowu, nie oskarżam, nie obrażam, ja mówię tylko słuchajcie o zachowaniu i o tym, w jaki sposób jest ten przekaz. Jeśli ktoś wam mówi, wyjście z serca do 13 małpy w polu X-a mikrofonu kwantowego, to ja bym się zastanowiła. Wiesz co, czytam czat, Anna A. napisała, teraz mogą oczerniać ile chcą, natomiast my wiemy, że wiedza Dolores z nami rezonuje, bo my również mamy sny, wizję, wiedzę. Oni już mogą się taplać tylko we własnym bagienku. Tak, właśnie to jest to, że jeśli twoje sny, a twoje sny są prawdziwe dla ciebie, mogą nie być prawdziwe dla mnie czy dla Joasi, tak, ale dla ciebie są prawdziwe. Tak samo jak moje sny są prawdziwe dla mnie, nie muszą być dla innych. Ale jeśli ja poczuję to samo, no to ja czuję, że to jest w porządku, bo to jest moje. Tak. I widzisz, i na przykład ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś do mnie przyszedł na sesję i zapłacił mi, tak jak ja słyszałam od was, ktoś komuś zapłacił, nie wiem, no rzuca teraz, żeby się znowu, nikt nie znalazł, 700 euro. Nie czepiać się. Nie czepiać się, tak. Ktoś zapłacił komuś, nie wiem, 700 euro, pani stryknęła palcami i powiedziała, że już sprawa jest załatwiona. Nie było rozmowy, nie było niczego. Ja słuchajcie, tego nie rozumiem, jak można się na coś takiego nabrać, ale z drugiej strony, bo część mnie tego nie rozumie, ale wtedy idę w drugą stronę i jest część mnie, która to rozumie. To znaczy, że ten człowiek był w takiej desperacji, że złapał się brzytwy. No niestety ta brzytwa go pocięła i tak zatonął, ale był w takiej desperacji, że on myślał, że jak zapłaci, to nagle ten ktoś magicznie tabletką, pstryknięciem palca usunie problem. I na przykład ja tyle razy mówiłam, jak to rozróżnić, jak na przykład stawiam tarota, prawda, czy jak ktoś przychodzi na sesję. Jeśli ja opowiadam, to ja na przykład mówię, żeby w ogóle mi nic nie mówić. Ja nic nie chcę wiedzieć, żadnej historii nie chcę wiedzieć. Jak mnie ktoś pyta o, nie wiem, człowieka imieniem X, to niech mi nic nie mówi. Czy go widział, czy go nie widział, nic nie chcę wiedzieć. Ja wykładam karty i mówię o dynamice. I zasadą mam taką, że wtedy się mogę dopytać, czy tobie się to zgadza, czy masz jakieś pytania do tego, czy to ma dla ciebie sens. To jest tylko tyle z mojej strony. I fajnie, ja dzięki temu ja też mam taką informację zwrotną, bo jeżeli ktoś wtedy mówi, wow, wszystko powiedziałeś, dokładnie tak jest, to dla mnie to jest potwierdzenie, że to, co robię, też ma sens. To też jest ważne dla mnie, prawda? Czesław napisał tutaj na czacie chyba kwintesencję tego, o czym mówimy. Jest za dużo informacji wzajemnie sprzecznych, na przykład jaja zdrowe, niezdrowe, tak? Suplementy pomagają, szkodzą lub są obojętne, horoskopy, numerologia, prawda, bajka, homeopatia pomaga, oszustwo i tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchajcie, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że każdy z nas jest osobnym wszechświatem. I każdy z nas, każdy ten osobny wszechświat ma swoją prawdę. I teraz, jeśli ktoś przyjmie za prawdę to, że suplementy mu nie pomagają, to jest jego prawda i ma do tego prawo. I one nie będą mu pomagały, słuchajcie, bo on tą prawdę dla siebie wytworzył. To jest kreacja. Jeśli ktoś inny przyjmuje, że pomagają mu suplementy i jest do tego święcie przekonany, to jest też jego sprawa i ona będzie sprzeczna z prawdą tego drugiego, ale nie dla niego. Ja tak rozumiem działanie tego świata. Tak. Zresztą, co tu rozumieć? Słuchaj, no ja się o tym przekonuję na co dzień, nie? Więc tak działam. I wiesz, tu chyba dobry moment, Jasi, żebym powiedział, przypomniał o moim kanale, bo ostatnio ludzie próbują mnie wrzucić w taką ścieżkę. Zigi, w końcu zacznij mówić jedyną prawdę, nie? Powiedz jedyną? Jedyną, tak, jedyną prawdę. A może powiedz, no właśnie, bo ja zauważyłam, co się stało. Na kanale masz inną nazwę, znaczy masz Neftydy najpierw i potem masz Zigi. Zmiana. No to po nitce do kłębka. Więc ja od samego początku założyłem sobie, że na moim kanale będą się pojawiały różne informacje, czasem sprzeczne ze sobą, bo szanuję moich widzów i wiem, że to są bardzo inteligentne i bardzo sprytne istoty i one wyłapią dla siebie, może nie dziś, może nie jutro, ale z pewnością z czasem wyłapią dla siebie te, które są prawdziwe dla nich. Więc
istota rzeczy tego mojego kanału jest taka, podać ludziom to wszystko, co dzisiaj dostajemy ze świata, ale przepuścić to przez własny filtr i nie i odrzucić to, co ci nie pasuje i przyjąć tylko to, co czujesz, że jest twoje. I ten kanał dzisiaj ewoluuje. Wiesz, ja zrobiłem ci trochę niespodziankę, bo ty byłaś w Hiszpanii, a między innymi w tym czasie to ogłosiłem, chociaż ja się pracuję nad tym od 2 miesięcy. Ponad 2 miesiące, ale tak konkretnie od 2 miesięcy. Tak w zaciszu, trochę z moimi przyjaciółmi, tam z, wiesz, z Agnieszką, z Michałem. No i ogłosiliśmy to, że kanał, on tą część programową utrzyma, dalej będzie takim źródłem wszelkich informacji, które rezonują ze mną albo nie rezonują ze mną, ale być może, że będą przyjęte przez innych, którzy tego wysłuchają. A jednocześnie, ponieważ poczuliśmy, że jest ogromna potrzeba działania, bo dziś ten 2023 czuję, że będzie rokiem bardzo intensywnym i będzie od nas wymagał ciężkiej pracy, to też powstał pomysł, ażeby ten kanał rozbudować, rozszerzyć. Budujemy redakcję. Na razie, wiesz, to jest wszystko w sferze pewnych planów. One się już realizują, bo już mamy gotowe, tam 2 redakcje są gotowe, ale szukamy dalej, szukamy redaktorów, szukamy dziennikarzy społecznych, którzy będą gdzieś tam, nie wiem, daleko w Polsce, w Niemczech, w Australii, tu w Stanach, gdziekolwiek. I jeśli będą się chcieli zaangażować, miejsce jest otwarte. Fantastycznie. Ale tam jeszcze dodam, że wokół tego kanału jest jeszcze jedna idea tak zwanych bypassów. O co chodzi? Słuchaj, po bardzo długich dyskusjach, czasem bardzo burzliwych, doszliśmy wspólnie do wniosku, że nie ma sensu dziś wspierać pomysłów, które próbują walczyć z systemem, i to dosłownie, myślę o walce z systemem, albo go próbować zmieniać. Ten system był opracowany przez długi czas, długi okres, i on jest odporny na takie rzeczy. Co więcej, on oczekuje od nas walki. Tak. Ten system chce, żebyśmy my walczyli. Więc my się nie damy, my jesteśmy sprytniejsi od tego systemu. Myślę o widzach tych naszych kanałów i wiemy, że nie damy się nabrać na takie podpuchy, więc musimy zrobić coś, żeby zbudować nasz własny system obok tego systemu. To tak jak bypassy, które ja sam przeżyłem, no dzisiaj funkcjonuje, no bo lekarze mnie naprawili, stary system nie funkcjonował, zrobili nowy i nowy działa. No to dobra, zróbmy to samo. Zróbmy bypassy gospodarcze, edukacyjne, tak, społeczne, zdrowotne. To się da zrobić. To wiesz co, to jak już zacząłeś właśnie, bo my wracamy ciągle do tego samego tworzenia tych małych społeczności, które będą coraz większe, które będą, no bo no nie ma sensu, prawda, nikt nie wyjdzie z systemu, żeby wyjść i nic nie robić, musi mieć dokąd pójść, czyli te przygotowanie i tworzenie. Jasiu, to jest proste, ja ci wejdę słowo, to jest proste, bez filozofii, naprawdę. Mhm. Gdybyśmy dziś zaprotestowali naszymi portfelami, Nie kupowali tego, co nam nie pasuje. Słuchajcie, ja myślę o żywności również. Tak. To słuchajcie, system klęknie. O tak. To jest tylko jeden element. Naprawdę, a mamy pomysły na wiele, wiele takich elementów. Ja nie wiem, ale chyba 80% żywności w sklepach, w marketach to jest trucizna, to jest nie do spożycia. Tak. Ja przygotowuję audycję o tym, bo trafiłem na raport NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli, o tym, co nam dodaje się do żywności, i to jest, ten szef NIK-u powiedział, że to jest przerażające, ale słuchaj, nie ma naszej świadomości w tym. Tak, widzisz, właśnie o to chodzi, że ludzie nie czytają, i tutaj na czacie przeleciały mi kilka właśnie, piszecie,
o suplementacji, że ktoś kupił w aptece, żeby nie kupować w aptece. Jest w tym mądrość, bo jest to farma i naprawdę to nie jest tak, że jak w aptece, to ten suplement będzie dobry. Trzeba czytać skład absolutnie wszystkiego. Ja ostatnio szukałam dobrej witaminy C w Niemczech i okazało się, że ona ma barwniki, konserwanty. Ja nie wiem po co. Ma taki pomysł. Ja zrobiłam audycję w zeszłym tygodniu o robalach, no bo w Polsce wyszło to prawo. To dużo ludzi się dowiedziało pierwszy o tym i z takim oburzeniem, jak nam mogą to robić. Ale kochani, my to jemy, wy to jecie, my to jemy od lat. Mhm. Wiesz o tym, Asia? Ja słyszałam coś, ale jeszcze tego nie oglądałam. A lubisz czekoladę? Lubię czekoladę, niestety. To już robale. Robale jem. W każdej czekoladzie, słuchajcie, i po prostu na przykład, żeby czekolada ładnie wyglądała, żeby się szkliła, żeby była taka błyszcząca, dodaje się chitynowe pancerzyki z robali. O Jezu, ale wiecie co? On się ładnie nazywa, bo to się nazywa tam E120 jakiś tam, nie? E120? No. To samo, była afera cała, że wszystkie piekarnie niemieckie jest robione pieczywo z dodatkiem końskiego włosia. Nie tylko, ludzkiego też. No, i no tutaj akurat się tam nie przeraziłam, bo te piekarnie to tak mnie mało interesują, ale wyobraźcie sobie, no ktoś jak lubi świeże bułeczki, prawda? A tam, no ja wiem, że te bułeczki już nie przypominają bułeczki. Jeszcze kiedyś w Polsce były takie, bardzo lubiłam zajadać się grahamkami, ale nie ma tutaj grahamek. I w Polsce te grahamki tak już się skiepściły, nie? Mm-hmm. No i co? I gdzie te robale są jeszcze? W czekoladzie są? Gdzie jeszcze są? One są pod przykrywką dodatków do żywności, bo musimy wiedzieć, że mamy dodatki syntetyczne i naturalne. A ponieważ są naturalne, to ty nie wiesz, co to jest ta natura. To są też robale, tak? Chitynowe, czy jaja robali, które są kolorowe, ładne, piękne, czerwone, no i dodaje się do galaretek, do barwnik. Jako barwniki, tak, jako dodatek. Natomiast ja zrobię o tym specjalne audycje, bo... Czyli wszyscy jesteśmy mięsożerni, rozumiem. Również w kiełbasach są dodatki. Odkryłem ten raport i zrobię specjalną audycję. Myślę, że muszę na nim popracować jeszcze parę dni, ale w przyszłym tygodniu będzie pełny raport o tym, co jemy. To samo z Iggy jest w kosmetykach i ja swojego czasu, ja uwielbiam perfumy, no ale niestety nie wiadomo, co tam jest w tych perfumach i kiedyś dopiero jak tak się spryskałam w sklepie, dostałam strasznego bólu głowy. Ciekawe dlaczego. I znaczy zawsze jest producent sobie zastrzega, że do końca nie powie, ale ten skład musi być podany, także te składy są. Jeszcze perfumy to perfumy. Nie do końca. Prawda, mogą być na przykład, wiesz, jeśli ktoś napisze na ciastku, że jest wyłącznie ze składników organicznych, to my się na to łapiemy, nie? Non-GMO i organiczne. Wegan. No tak, ale organiczne, co to znaczy? No z jakiegoś organu, tak? Dosłownie. Organiczne, czyli naturalne, a robaki też są naturalne, one nie są syntetyczne. No. Tylko pytanie, czy ty to chcesz jeść? No. No wiesz, to są takie kraje, gdzie robaki podają na placku, gdzie ja to widziałam. Wiesz, Azja słynie z jedzenia robali, ale słuchaj, to jest zupełnie inny kontynent, zupełnie inna tradycja. Ci ludzie jedzą to od dziesiątek tysięcy lat. Tak. Oni się żywili zawsze taką, mieli taką dietę. My nie. I wprowadzenie w tej chwili tak hurtem takiej diety, ja myślę, że będzie groziło wieloma alergiami. O, to jest właśnie ta kolejna sprawa, bo zobacz, że jak weszła nanotechnologia, jak zaczęto eksperymentować z nanotechnologią, to ja już mówiłam gdzieś, była taka firma szwajcarska, która oferowała wodę nano w sprayu, bardzo droga, taka flaszeczka 100 euro, ja tego zamówienia nie złożyłam i oni chcieli mnie oskarżyć, że ja nie dokończyłam zamówienia i żebym płaciła za to. Prawda? Tak, trzeba było ich postraszyć urzędem wręcz, ale
niesamowite było to, że jak zaczęłam czytać, na co to pomaga, no na wszystko, kurczę, eliksir na wszystko i to jest... No, ale ja się, wiesz, mówimy o tym nie dlatego, żeby tutaj teraz poszukiwać tych wszystkich i tak dalej, ale żeby wywołać w nas takie poczucie poszukiwania, czy inaczej, poczucie budzenia tej świadomości i kupowania ze świadomością. Tak. Bo czy naprawdę jest nam potrzebny kolejny batonik czekoladowy, w którym prawdopodobnie, ja teraz nie chcę robić antyreklamy ani reklamy, ale prawdopodobnie to jest, więc czy naprawdę tego potrzebujemy? Czy skoro chcemy tego nowego świata, to nie warto zaprotestować portfelami i nie kupować tego? Tak, słuchajcie, dokładnie. To jest najbardziej bezpieczny strajk, a jednocześnie bardzo dokuczliwy. Tak, i widzisz, znaczy dokuczliwe nie, bo jeżeli ktoś jest świadomy i wie, gdzie kupować, jak się ułożyć z farmerami. Dokuczliwy dla systemu, dla sklepów, które nagle tracą klientów. Tak, ale widzisz, żeby to było możliwe, to naprawdę musi być przewaga tych ludzi, którzy się obudzili. Ilekroć ja pójdę do sklepu i chodzą właśnie takie mamy z piątką dzieci, bo tutaj na przykład jest tak, że im więcej ma się dzieci, tym więcej dostaje się tak zwane Kindergeld. I ci są to Turcy głównie, bo Niemcy nie mają tak dużo dzieci, ile mają właśnie z Turcji. Tutaj jest mała Turcja, podobno Mannheim to jest mała Turcja w ogóle. Aha. I te malutkie dzieciaczki, one są od maleńka uczone i tam one z tymi batonikami właśnie latają, z tą bułeczką, z tymi batonikami, po co? Żeby się dziecko zamknęło, żeby nie płakało, im się to daje i te mamy kupują one mają pięcioro małych dzieci na przykład w domu, tak? I ona służy temu mężczyźnie, tak? Tam świadomości jeszcze długo nie będzie. Ani w tym mężczyźnie, ani w tym w tej kobiecie, a tym bardziej w tych dzieciach. I teraz oni, że tak powiem, rozmnażają się bardzo szybko. A ci, co są świadomi, już też podejmują te decyzje też inaczej. Słuchajcie, mamy gościa. Okay. Mamy gościa, ale nie mamy go. Hello, hello. Mamy cześć, go. Cześć, gość. Pojawiłem się. Nasz kochany gość nas dzisiaj zaskoczył. Powitajcie Andy'ego. Witam Jana, witam. I właśnie wyskoczył moment tutaj. Ja o czym mówicie, słuchałem was przez moment, o jedzeniu owadów mówicie, nie? Tak? Tak, między innymi. Czy mówiliście, więc ja się już bardzo mocno na ten temat, bo jutro z doktorem Jaśkowskim będziemy mieli dwa live'y na YouTubie i na Rumble o tym, że to są jaja, nie? To są jaja, tam dużo ciekawych rzeczy. Jak berety, jeszcze rosną? Ja się przygotowałem już od Biblii, bo Biblia, Stary Testament pozwala ludziom jeść tylko trzy owady, nie? Chyba szarańcze, dwa rodzaje i pasikoniki, a resztę nie. Nie? Czyli na razie wchodzą pasikoniki. No chyba tak. Ale zobaczcie, jest przekręt. Będę ci oczywiście na razie Joanna, nie mówię tutaj bezpośrednio o co chodzi, ale wszystkie rodzaje jedzenia podlegają wszelkiego rodzaju sprawdzaniu. Nie? Mięso musi być sprawdzone, zanim zostanie dopuszczone do sprzedaży, czy nie ma jakichś tam pasożytów i tak dalej. Nie? No wszystko praktycznie. Natomiast tutaj, z tego co ja widzę, tam widziałem, co ludzie napisali, to ta wasza Ursula von Leyen coś wydała rozkaz, że 24 stycznia może być dopuszczona mąka ze świerszczy i tak naprawdę nie wiadomo, jak te świerszcze będą produkowane, czy zbierane, czy produkowane, jakie są restrykcje podczas tej hodowli będą musiały być utrzymywane. Wiadomo, że o was mnóstwo No będzie mor, co tu dużo mówić, będzie mor. Na przykład taką świnkę, tam kozę czy krowę, bardzo łatwo można zobaczyć, czy
ma pasożyty w sobie, bo bierzemy próbkę i sprawdzamy. A teraz weźmy, sprawdźmy próbkę owadów. Czy mają weźmy jednego paśnika, on nie ma, ale mamy 100 milionów innych, których nie da się już sprawdzić, tak naprawdę w jednym worku zmielono. A no także no jest to kolejny bardzo ciekawy globalizacja nam to nam po prostu to wsadzi pod nos, żebyśmy nie oponowali, żebyśmy robili to, co oni chcą. A oprócz tego ja wiem, że ludzie mają dużo postów na Facebooku i wszędzie, że o, tam owady są niejadalne i nie można ich tak naprawdę strawić. No oczywiście chityna jest niestrawialna. Człowiek nie ma chityny, który trawi chitynę, także większość tej chityny i tak nie będzie przechodziła przez nas. Wydalimy ją skałę, ale znalazłem wczoraj czy dzisiaj rano taką informację, że są ludzie, takie tribes, gdzieś tam chyba w Amazonii czy w Afryce, którzy potrafią trawić chitynę. Dlatego, że przez tysiące lat ich dieta miała owady i no i po prostu mają bakterie, które trawią chitynę, tak jak krowom bakterie mają trawić celulozę. Nie potrafimy. No, jedzenie roślin samych tak naprawdę nie jest do końca dobre, powiedzmy, bo nie mamy enzymów, które trawią celulozę, ale to inna sprawa. A teraz chciałem powiedzieć tak szybko, bo tylko wskoczyłem na moment, że oprócz tych pasożytów i innych, wyobraźcie sobie, że system pokarmowy owadów ma inny rodzaj bakterii w sobie, nie? Które tak naprawdę są kompatybilne z naszym tym biodomem w naszych jelitach. Więc wprowadzając inne bakterie, my powodujemy taką trochę wojnę w naszych jelitach. Nie? Czyli jedzenie mączki jakichś tam zmiażdżonych tam, czy zmielonych owadów może nie być takim zagrożeniem, ale jak na przykład owad nie jest dobrze wypieczony albo gotowany i go jemy, bo przecież nie będziemy tak jak na przykład, nie wiem, z jakichś zwierzęta rozbiera się na części, tam są jakieś miejsca rodzaju, oddziela się przewód pokarmowy. Przecież od pojedynczego owada nie oddzielimy przewód pokarmowego, prawda? No i takich innych kwestii. Bullshit, to jest kolejne chamstwo globalistów, którzy nam wciskają. Andy, będzie 10 miliardów ludzi w 50 roku i trzeba będzie jakoś ich wyżywić. To jest kłamstwo, kolejne kłamstwo. Tak, o, a propos właśnie tego, zanim pójdziesz, Andy, ja ostatnio otrzymuję informacje, bardzo dziwne informacje. Wegetarianki, kobiety, wegetarianki, okazuje się, że lekarze podejrzewają u nich choroby odzwierzęce. I to łączą na przykład z nowotworami. To jest ciekawe bardzo. Może też byście to z doktorem Jaśkowskim poruszyli. O, chyba Andy nam zniknął właśnie zniknął w tym momencie. Andy, szkoda. Jest. A ja chciałem jeszcze zapytać Andy'ego. Kiedy będziesz publikował to? Czy to będzie live, czy to będzie program? Jutro będziecie to robić, tak? Live'em. Jutro z doktorem Jaśkowskim w środę. Tak. Będzie live na YouTube tam na przykład 45 minut. Potem przerzucamy się na Rumble na live, gdzie tak. Będziemy już leciowno, tam bez cenzury. Dobra, to polećcie. Ja was bardzo proszę, polećcie właśnie o to, bo ja w ogóle nie miałam pojęcia. Podobno trzeba wykonać jakieś badania, ale część chorób typu nowotwory wynika z jakichś chorób odzwierzęcych. I teraz osoby, które na przykład są wegetarianami, w ogóle nie jedzą mięsa, mogą mieć te choroby, czyli szukają zawsze przyczyny. I to jest niesamowite. Ja się dowiedziałam o tym ostatnio. W ogóle bym nie połączyła tego. I teraz cały ten temat właśnie z tymi robakami, który wyszedł.
A jeśli chodzi o żywność, to jak Andy mówiłeś, że to nieprawda, ja w Madrycie no miałam przyjemność pochodzenia sobie po różnych restauracjach. Słuchajcie, tony jedzenia są marnowane dziennie. Tak. W każdym mieście. To są tony, to nie są jakieś worki jeden, drugi, tylko jak ja tak wychodzę do restauracji, ona jest ogromna, to ludzie zostawiają niesamowite, te porcje są ogromne. No słuchajcie, ktoś zamawiał schabowego, który wygląda, chyba, no mi się to nie zmieści teraz, ale dwa razy tyle niż tu pokazuje, prawda? Wiadomo, że on tego nie zje. I to wszystko idzie do kosza. No, już nie mówiąc właśnie o całej tej rzezi. No ale dobrze. Także chyba nam się Andy zamroził. Nie wiem, czy jesteś z nami. Zawieszony jest obraz, ale może nas słyszy, a może jeszcze wrócimy. Fajnie byłoby to. Jesteś. Fajnie byłoby to właśnie, żebyście to poruszyli, bo na Rambo możecie otwarcie o tym mówić. Czekajcie. Ja mam słaby chyba internet. Pojawiam się i znikam. Albo za ważne rzeczy poruszyliśmy. Tak, zbyt ważne. O, jest. Jesteś. Jesteś, zostań z nami. No i wyrzuca, ale to no czasami tak jest, że w jakimś polu, a czasami właśnie... widzisz, Ziggy, jest sztuczna inteligencja, która wychwytuje słowa klucze i naprawdę zdarzyło mi się niejednokrotnie, że rozmawiałam przez WhatsApp z kimś i używaliśmy jednego słowa i za każdym razem na tym słowie wywalało. No, też to zauważyłem. No, Andy, właśnie rozmawialiśmy o tym, że też sztuczna inteligencja powoduje, bo kilka razy mi się zdarzyło. Słowo klucz powiedziałyśmy to samo na WhatsAppie i w tym samym momencie nas zawsze wywalało. Może to przypadek, ale też to zauważam. No, no może przypadek. U mnie się w tej chwili przełączył internet, dlatego tak. Ale to jest ważny temat, bo to jest agenda globalistów. Kolejna, mała, taka oni skubią to, nie? Wrzucają nam na talerz różne rzeczy i patrzą, czy my to połkniemy, czy nie. Niektóre rzeczy właśnie na chama nam zrobią, tak jak szczypawki, czy w tej chwili właśnie ale to. Właśnie Andy, to jest to, że my nie musimy niektórych rzeczy robić, prawda? Tak, ale oni to... Trzeba właśnie o tym mówić, to co robisz z Jaskosiem jest kapitalne. Tak. Trzeba o tym mówić. To jest ten taki przymus, gdzie ja naprawdę spotkałam teraz też w Madrycie kogoś, kto mi powiedział, że no jest po dwóch, dwie dawki zaliczył, bo chciał podróżować, ale nie wierzy w to, bo jest z Gwatemali, a w Gwatemali nikt w to nie wierzy. Po prostu ludzie tam siedzą i śmieją się z tego, bo oni w to nie wierzą, w takie rzeczy. I też jest cała na przykład masa ludzi anglojęzycznych czy w Ameryce, którzy mówią wprost, że słuchajcie, no, nasze community, ludzi ciemnoskórych, nasze community nauczyło się już dawno, dawno, że jeżeli coś jest od rządu, to nie może być dobre. No i mają rację, właśnie te stare tribe, ci wszyscy ludzie, którzy nadal żyją zgodnie z naturą, oni wiedzą, że natura daje odpowiedzi, a nie rządy, nie jacyś tam urzędnicy siedzący na dupach w urzędach, którzy dłubią przez pół dnia w nosie, a potem tylko drugie pół dnia myślą, jak tu nas upierdzielić, nie, albo jak tu słuchać się z góry agendy, które potem jak kapo wrzucają w życie, więc to jest normalne, ale słuchajcie, ja będę zaraz leciał, coś miałem jeszcze do was powiedzieć. Nie leć jeszcze, ja mam, słuchajcie, anegdotę a propos jednym ciemnoskórym, bo to akurat słyszałam też online, mówił taki komik amerykański, mówił, że no skoro właśnie no nic dobrego od rządu ich nigdy nie spotkało, czy też od policji, prawda, w Ameryce. I jak on nie wiedział, co to jest, to poszedł i się zapytał, co to jest ta szczepka, prawda, co to jest. I dlaczego to jest za darmo, bo jak za darmo, to on tego nie chce, on zapłaci, tylko żeby mu dobrą dali.
Słuchajcie, to my nie możemy wygrać z systemem tak, jak większość ludzi chce walczyć. Chce iść na barykady, dokładnie, tu jakieś protesty, karabiny wyciągać, działa. Nie da się tak z tym systemem, nie da się go tak rozwalić, dlatego że na fizycznej płaszczyźnie oni są za mocni. Oni mają pieniądze, mają wojsko, my jesteśmy potężnymi istotami energetycznymi, które po prostu są zablokowane, albo sami się zablokowaliśmy i nie czujemy tego, nie wiemy, że jesteśmy takimi potężnymi istotami i poddajemy się po prostu masakrycznie takim restrykcjom, czy też zgadzamy się na wszystko, co tam do nas przypływa. Ale jak zdamy sobie z tego sprawę, że jesteśmy potężnymi istotami i będziemy usuwać te wszystkie blokady, które nam wsadzono, no to nie ma szans, żeby ten system przetrwał na dłuższą metę, bo jak zaczniemy w większości wypadków to robić, no to nie będzie miał pożywienia, nie będzie miał ten system energii, nie? Dlatego też trzeba zacząć od siebie, od swoich znajomych, tak jak ja mówiłem wiele razy, ja jak tylko widzę jakieś głupoty czy coś, to je pokazuję. Nie, kiedyś to ostro pokazywałem, jak ktoś tam chodził zaszmatowany, a w tej chwili po prostu grzecznie mówię, że to jest niedobre, że po prostu tłumaczę, że to jest niedobre, że to nie przyniesie zdrowia, a wręcz odwrotnie. Teraz przed dosłownie godziną rozmawiałem z moim kumplem, który był u lekarza, bo kierowca, nie, tak, ciężarówek, kierowcy ciężarówek muszą co tam dwa chyba lata przechodzić zdrowotne takie testy. Lekarz musi podpisać, że on jest tam zdrowy. No i on mi się mówi, wiesz co, Andy, byłem u lekarza na tym teście, żeby podpisał mi kartkę, że jestem zdrowy, że mogę odnowić prawo jazdy jako kierowca ciężarówki. No i on mi kazał założyć maskę. Ja mówię, no i co ty? Szmatę. No dobrze. Szmatę. I co ty zrobiłeś? No, założyłem. No i z nim tam gadam. No ale widzę, że on jest lewakiem i tam wiesz. Ja mówię, a pytał się ciebie, czy masz ten w kucie? Nie, ale chcieli, żebym wypełnił to na jakiejś tam ankiecie, nie? Ja mówię, i nie wypełniłeś? Nie wypełniłem, oczywiście, nie? Mówię, i co zrobiłeś na końcu? Na końcu, jak wychodziłem, jak już mi podpisał, to go tak opierdzieliłem, powiedziałem mu, co myślę, powiedziałem mu, że możesz sobie zjeść tą szmatę, możesz położyć 10 szmat i tak, jak się nie nauczyłeś w szkole, że te malutkie rzeczy, które nazywamy na nie, przejdą przez to, jak przez siatkę do ogrodzenia, no typ się wkurzył, tam zapieklił się, ale tak, w taki sposób możemy walczyć, po prostu tłumacząc, mówiąc tym ludziom, opierając się tym schematom, które dookoła nas nam wciskają, nie? I to, akurat to będzie działało może nie tak szybko, ale powoli do podświadomości tego lekarza ta informacja dotarła, że są ludzie, którzy przeciwstawiają się jego poglądowi, jego wytrenowanej przez idiotyczne rockefellerowskie szkoły pogląd wytresowany w jego mózgu, jak gdyby no, zachwieje się może nie teraz w posadach, ale kiedyś tam, nie? Jak będziemy, większość z nas będzie świadomie wiedziała, o co chodzi, a musimy w tym momencie zdobyć trochę wiedzy, nie? Bo tak, jak będziemy tam gadać, o, że to nie działa, a jak nie mamy wiedzy, to też to nie jest takie, no nie ma podstaw, nie? Więc trzeba mieć wiedzę, ale my mamy tą wiedzę, ta wiedza jest wszędzie, tylko trzeba ją do niej dotknąć, nie? Trzeba ją znaleźć, ona jest wszędzie, nie ma problemu. Tylko większość ludzi jest też leniwa, nie? Ten system no nasz trochę... Opowiadałem o tym, że dotarłem do raportu Najwyższej Izby Kontroli w Polsce, który jest przerażający, ale jest oficjalny, on jest na ich stronie i który mówi o tym, jak duże ilości dodatków do żywności zjadamy rocznie. To jest przerażające, ale ta wiedza jest, tylko trzeba po nią sięgnąć. Dokładnie. No, tak. Słuchajcie, ja się przygotowałem, mam dane z FDA amerykańskiego, ile
części owadów, robaków tam jest dopuszczonych w różnych, w różnych jedzeniach. Nie tylko mąkach, Zygi, nie tylko. Czekolada masle orzechowym, w makaronach. Nie odbierajcie mi czekolady. Ale to zrób swoją, ja robię swoje czekolady. Z tego, co tam pamiętam, to chyba 50 części owadów jest dopuszczalnych przez FDA na 50 gram mąki, czy coś takiego, nie? Także my jemy już te owady od dawna, tak, prawda? Nie wiem, słuchajcie, dużo soków różnego rodzaju, galaretek i innych jest, jest zabarwiana zmiażdżonymi larwami, pancerzykami. To nazywa. Tak, tak, tak. To czerwony kolor na przykład, nie? Tak, także tak. To od lat nam to wciskają, tylko nie mówią nam. Teraz te wszystkie nowe pokarmy prawdopodobnie nie będą miały żadnych etykiet jakichś tam przynajmniej na początku, dopóki ludzie nie umrą. Nie? Ktoś tam zje, jest uczulony na jakiegoś owada i jest tak uczulony, że na przykład umrze, będzie miał jakiś szok, jak się nazywa? Anafilaktyczny. Anafilaktyczny. To wtedy dopiero może zaczną reagować, nie? Ale jak widzicie, to, że jakaś tam Ursula von Leyen nagle wydała rozkaz, że od 24 stycznia może być w Unii Europejskiej bez problemu rozprowadzany tam jakiś pokarm z owadami i nie ma do tego tak naprawdę żadnych wytycznych, no to już jest desperacja jakaś, nie? To już jest, kurde, taki... No, ludzie w ogóle śpią, nie? Tam wiem, że na Facebooku tam dużo ludzi protestuje, ale to jest garstka, bo na pewno pojawią się grupy, które będą zadowolone z tego, że mamy w końcu alternatywne jedzenie, które nie będzie wydzielało CO2 do atmosfery, tak? Że farmy krów i świń zanieczyszczają, a tu farma na pasi koników, tam będzie ekologiczna i tak dalej. To jest takie same podniecanie się jak samochodami elektrycznymi. Ja zrobiłem film na temat samochodów elektrycznych i tam widziałem, były wpisy już tych, którzy kochają samochody elektryczne, że no, że on woli właśnie, żeby dzieci w Kongo pracowały w kopalni i tam wydobywały nikiel, lit, zamiast dawać kasę tam na wydobycie ropy naftowej przez Arabię Saudyjską, czy że samochody, wiadomo jest, że samochody elektryczne jak się zapalą, to nie można ich ugasić przez kilka dni, nie ma szans, bo przy paleniu się baterii wydziela się, kurde, tlen. Tak. I po prostu to jest rozpałka jeszcze lepsza. Więc tam chyba Niemcy wynaleźli tam u was na metodę, że jak samochód się zapali na przykład na parkingu przed jakimś supermarketem, to nie ma szans go ugasić. Możesz lać na niego wodę, przyjedzie straż pożarna i możesz lać na niego wodę i on się nie ugasi. Musisz po prostu go zaczopić jakimś kontenerem takim i wtedy no, ten pożar może być ugaszony albo po prostu powstrzymany do jakiegoś stopnia. Natomiast no, większość ludzi, nie, no co ty, ja wolę, żeby taki samochód elektryczny się tak zapalił i palił, niż jakby wybuchł mi samochód benzynowy, nie, kurde, bo o tym się nie mówi. No, więc zawsze znajdą się ludzie, którzy będą promowali coś, co globaliści chcą nam wcisnąć i nie będą myśleli rozsądnie, bo ja nie mówię, samochody elektryczne są okej, nie? Po prostu ta technologia silników spalinowych no, powstała tam ponad 100 lat temu i tak naprawdę się w ogóle nie rozwinęła, nie? Także my powinniśmy mieć już zupełnie... Cała inna technika się tak rozwinęła, że to się w głowie nie mieści, natomiast te silniki spalinowe stanęły jakby w miejscu, są tam trochę ulepszane, ale dlatego tak jest, no bo globaliści nie chcą nam dać wolnej energii, a chcą nam wcisnąć taki, przemycić idiotyzm,
elektryczne samochody, które nie są żadnym rozwiązaniem, ale tak ogłupią nawet rozsądnych ludzi, tak jak i ze szczypawkami, że ci będą bronić się do upadłego, nie przyjmą rozsądnych argumentów w ogóle, nie? Ale się rozgadałem, uciekam. Bardzo dobrze, a te baterie ile się będą potem rozkładać, ale... bo te baterie z tych samochodów... No, potem... no słuchajcie, no. To wyprodukowanie samochodu, a potem jego utylizacja droższa. Utylizacja. Zaśmieca bardziej niż jakiekolwiek wydzieliny, spaliny z jakichkolwiek samochodów na dłuższą metę. To jest Andy, w ogóle... zrobiłeś nam niespodziankę, naprawdę. No, ogromną. Dobra, to już uciekam. To sobie miło pozdrawiam. Cię widzieć w końcu. To my teraz o kosmitach będziemy gadać. Aha, będziecie gadać. O, no to... Ja mam teraz u siebie Anię Garncarek, u mnie jest Ania Garncarek. My gadaliśmy cały czas teraz o różnych rodach, o kosmitach. Mówimy o energiach. Mamy super pogadanki między sobą. Wczoraj Ania miała takie spotkanie tutaj z ludźmi kameralne. Nie nagrywałem, bo gadaliśmy o takich rzeczach, że jakbyśmy puścili w świat, to dużo ludzi by zwątpiło, ale ogólnie rzecz biorąc, doszliśmy do wspaniałego wniosku z Anią Garncarek, że wszystkie istoty, nieważne czy to są ludzie na Ziemi, czy jacyś Arkturianie, czy jacyś Plejadianie, czy są na takim samym poziomie rozwoju i ich energia pochodzi od tego samego źródła. Jest Andy. Oczywiście. Miód na moje serce. No tak. Właśnie, więc nie tak. Ma to. My nie jesteśmy gorsi od jakichś Plejadian, którzy pojawiają się nagle tutaj, chcą nam pomagać, przekazują jakąś niesamowitą wiedzę. Ale Andy, wiesz co? Mamy się... Tak, to było dokładnie, ja chyba robiłam nagranie z Patrycją i potem ta istota, o której ona mówiła, przyszła mi i ja się zadałam jej tylko jedno pytanie. Na rozwoju, na poziomie rozwoju do awatarów, na jakim stopniu świadomości jesteś? I on powiedział, na twoim, jesteśmy równi. I to było fair. Oczywiście, dlatego żeby zakończyć, to powiem wam, że właśnie, że jesteśmy potężnymi istotami, mamy wszystko w sobie, mamy całą wiedzę, tylko ona jest zablokowana, musimy ją na jakieś koreczki blokujące wyciągnąć tam po kolei i to wszystko popłynie. Jesteśmy, nasza świadomość jest olbrzymia, jesteśmy połączeni z istotą Boga czy źródła cały czas i nie powinniśmy się przejmować i przede wszystkim powinniśmy się słuchać swojego wnętrza, a nie jakiś nawiedzonych, kurde, ufolutków przybywających na statkach kosmicznych gdzieś tam i przekazujących nam wiedzę. Nie? My mamy moc w sobie, ludzie. Tak, bardzo dobrze to. Powiedziałeś to. Tak, bardzo dobrze. I to robimy, to praktykujemy, to robimy. A nie właśnie pytanie kogoś, co ja mam zjeść na obiad, bo ja też takich słyszałam. Dobra, trzymajcie się. Trzymaj się, ja Andy, dzięki uciekam. Za niespodziankę. Nara. No, pozdrawiam was. Aniele, pozdrawiam cię. A do ja wywołałem razu. Temat kosmitów specjalnie, bo tutaj był na czacie taki wpis o kosmitach. Czy wierzycie w to, że są inne cywilizacje? Więc to jest tak samo, słuchajcie, jak z moim wujkiem, który mówił, że jest niewierzący, nie? A ja mówię, słuchaj, nie ma ludzi niewierzących. Nie ma. Możesz wierzyć w Boga albo wierzyć w to, że go nie ma, ale zawsze wierzysz. I tak samo jest z kosmitami. No więc słuchajcie, niech tam każdy wierzy w to, co chce. Dokładnie. Każdy ma właśnie własny stopień rozwoju, własny stopień zablokowania. To właśnie bardzo ładnie Ania Garncarek to tłumaczy, jak te blokady też odblokowywać. I w tym momencie nie należy też nikogo popychać do tego, żeby zrobił coś na siłę, to wszystko przyjdzie w swoim czasie. Dokładnie. Ja się bardzo cieszę, bo wy to wszystko robicie już w Stanach. Cały czas macie te swoje czy community, warsztaty. Za chwilę będziemy to robić w Liverpool. Powiem o tym za chwilę więcej też, ale też właśnie ta praktyka jest najważniejsza, że robimy to. To naprawdę jest, to nie jest tak trudno ściągnąć. Tak. Dobra. Trzeba zauważyć to, ale to nie jest... Trzymajcie się. No to bye bye. Bye bye. Pa, pa.
Fajnie, to była fajna niespodzianka, że Andy wpadł. Coś go poruszyło. Myślę, że to robactwo. Ale faktycznie on zrobił już wcześniej taki film, a to teraz, to, co będzie z panem Jaśkowskim, to mniema, że będzie bardzo, bardzo ciekawe, więc idźcie tam. A o tych ten poprzedni temat kosmitów, no to słuchajcie, oczywiście to jest taki mój żart, ale ja akurat jako Ziggy wierzę w to, bo nie dotknąłem żadnego z nich, wierzę w to, że są. I byłoby nierozsądne, naprawdę nierozsądne z mojej strony, gdybym wierzył inaczej, patrząc na wielkość tej przestrzeni, która jest wokół nas. To się wydaje, to tak samo jak Indianie, którzy wiesz, żyją gdzieś głęboko w dżungli i jeszcze nie odkryli cywilizacji, myślą, że niczego innego nie ma, tylko ta ich rzeka wokół i ten wielki las i te zwierzęta, które żyją tam wokół nich. Też się pewnie pytają, a czy są inne cywilizacje oprócz naszej? A szaman mówi, no co ty, widziałeś kiedyś? No i tak to chyba jest. Dokładnie. Ja tutaj właśnie jeszcze mam zgadłem różne atrakcje, ale powoli dochodzimy do siebie. Kurczę, Marta, przestań nagabywać, bo Marta nagabuje na kanał Shot, Joker i tak dalej. No kto chce pójść, tam pójdzie, ale nie nagabuj już, bo to jest niefajne. Jesteś na tym kanale, to dyskutuj z nami, porozmawiaj. Patrzymy na czat. Tak, patrzymy na czat. Marta się odniosła do kosmitów, mówi, że natura nie marnuje energii. Ja też tak myślę, że słuchajcie, no nie może być tylko ta mała przestrzeń wokół Ziemi, obojętnie jaka ona jest, czy płaska, czy okrągła, nieważne. Nie może być tak, że w tej całej przestrzeni natura wszystko zmarnowała, tylko na Ziemi powstało życie. Byłoby to idiotyczne. Dokładnie. Okay, no ale propos właśnie tych zdejmowania tych blokad, wiesz, bo blokady mamy, wszyscy mamy jakieś programy, ale też mamy nieuhonorowanie siebie, wiesz, że tak naprawdę jeszcze ludzie się nie dostrzegają, bo są zlepkiem tego, co im powiedział system. I mówią, że na przykład też przychodzą, żeby spełniać marzenia. I naprawdę chcą je spełniać. Oni mają te marzenia. I wiesz, czasami po takiej sesji, czy ze mną, czy z kimś innym, bo to każdy odkrywa z kimś też, okazuje się, że jego marzenie nie było jego. Tylko na przykład rodzica. I fajnie jest dojść do tego szybciej niż zapłacić 100 tysięcy, nie wiem, dolarów za szkołę i potem spłacać ją 30 lat, pracować w zawodzie, którego tak naprawdę się nie wybrało samemu. Czesław policzył i pisze, że tak, na każdego z 8 miliardów ludzi przypada około 125 galaktyk, więc mamy potencjał na rozwój naszych kanałów. Fantastycznie. Czesław jest super, no, Czesław jest super, ma dobre poczucie humoru, lubię to. Tak, ale i widzisz tutaj ciągnąc jeszcze dalej ten temat świadomości, bo wyszliśmy właśnie o ten rozgrywka, o ludzki umysł na wielu poziomach, na żywieniu, na nanotechnologii, na sztucznej inteligencji, to jest, to czuć, że jesteśmy jakby atakowani, pod atakiem z każdej strony, ale to też nie jest do końca złe, dlatego że dzięki temu my się uczymy wyznaczania swoich granic, tego, co nam pasuje, czego nie. Gdybyśmy naprawdę nie mieli żadnych wyzwań, dlatego w takich pięknych czasach żyjemy. Joasiu, są pewne elementy tej rzeczywistości, które nas ucapiły, nie? Tak jak na przykład podatki, nie? Czy system finansowy. One nas ucapiły tak naprawdę, ale są elementy, i to jest większość, których nie musimy akceptować i możemy je ominąć, tylko właśnie budowanie tej świadomości wymaga tego, żeby dostrzec te elementy. Tak jak na przykład no, to, co mówiliśmy o jedzeniu, o żywności, tak? Przecież nie musimy kupować pełne koszyki towarów przetworzonych tak bardzo, że to już nie jest żywność. To jest tylko jedzenie, ale nie żywność. Wiesz co, przepraszam, ci tutaj przerwałam. Przypomina mi to właśnie sztuki walki, bo kiedy ja się zaczęłam uczyć właśnie tej świadomości, asertywności, po to też tam poszłam w relacji, żeby sobie to odnieść
jak to działa w relacji, to okazało się, że to nie tylko ja tak miałam wtedy, że ludzie nie widzą nadchodzącego ciosu, nie są przewidywalni, dlatego że nie mają uważności otoczenia, co się dzieje w otoczeniu. A dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj jedziemy na automatyku, że my musimy gdzieś dotrzeć, coś zrobić, mamy tysiące rzeczy do zrobienia, więc nie uważamy na swoje otoczenie, co się dzieje w otoczeniu, nie wychwytujemy w porę tego, co może nastąpić. I tak się dzieje w związkach, tak się dzieje w sklepach teraz, że ktoś nie... No, tak jak ktoś do mnie przyszedł i najadł się tam jakichś śledzików, prawda? I spuchło, i noga mu spuchła, i potem mówi, a poszedłem do doktora, okazało się, że to śledzik, no nie wpadłem na to. Czyli nie był świadomy, że nadchodzi cios, ja tak mówię w cudzysłowie cios. I tego można się nauczyć. Tak. Że nie wyjdzie zawsze na pierwszy rzut oka, można się tego nauczyć w relacjach, można się tego nauczyć w żywności, w karierze, w pracy, w finansach. Teraz na przykład widzisz, dlaczego temat finansów i tego, że ktoś bierze pieniądze, ktoś za dużo bierze, ktoś za mało bierze, ktoś nie bierze. Dlaczego to wywołuje tyle emocji? Dlatego, że to jest nasz wszystkich wyzwanie. Ile i za co, żeby dwie strony czuły win-win. Żeby to było na dobrym poziomie, bo ja to doskonale rozumiem, widzisz, Zygi, bo lata temu ja dokładałam do swojej pracy, czyli jak ktoś szedł do pracy i na przykład zarabiał tam stawkę, nie wiem, 10-5 euro na godzinę, to ja miałam minus 2 centy za godzinę. No dokładałaś do biznesu. Tak. Dlatego, że ja już wiedziałam, że do takiej normalnej pracy pójść nie potrafię, nie mogę, już za każdym razem źle się to kończyło, nie? I teraz kiedy ja zaczynałam pracować i widzę, że ludzie dopiero muszą te granice ustalić, że nie mają, myślą, że nie mają oczekiwań i mówią, nie, ja za darmo, nie, ja to się cieszę, tak. Jeszcze zapłacę. I teraz ja już to wychwytuję i mówię, jak to za darmo, musisz coś z tego mieć. Zastanów się, co chcesz z tego. A propos właśnie tego, co mówisz, to ja nie robię promocji w ogóle, bo nie lubię tego robić, ale dzisiaj zrobię promocję, dobra? Pozwolisz mi? Proszę cię bardzo. Słuchajcie, kochani, ale słuchajcie. Chcę wypromować książki Joasi. Powiem wam czemu. Ja się z nią nie umawiałem, żeby nie było. Wiecie co? Dostałem od Joasi paczkę, niespodziankę, i w paczce były jej 3 książki. I powiem wam, że kiedy te paczki otwarliśmy i one wyszły, tam wypadły z tego, to moja żona dorwała te książki, bo jest takim molem książkowym, była bibliotekarką zresztą całe życie, więc jak dorwała, to już nie wypuściła z rąk. Czyta teraz ostatni tom, 3, i powiedziała, słuchajcie, to jest opinia mojej żony, pewnie będzie tego słuchała, to mnie może tam poprawi, ale powiedziała coś takiego. Jeszcze dawno nie czytałam tak pięknie zbudowanych zdań. Dawno. To jest poezja. Więc ja nagrałem jeden z rozdziałów, Jasiu, twój, i on poleci chyba 2 lutego, nie pamiętam teraz, ale chyba 2 lutego u mnie na kanale czytam twoje książki, o, tą pierwszą śniącą. No i promuję cię po prostu, żeby ludzie zechcieli czytać twoje książki. Jestem bardzo wdzięczna. Jestem ci bardzo wdzięczna za czytanie, bo jeszcze nikt pierwszej nie przeczytał. Ja się zbierałam długo i w końcu się nie udało. Także będziesz pierwszy. I naprawdę mam nadzieję, że nie tylko się spodoba, ale właśnie, że każdy, tak jak mi już piszecie, i widzisz, to tak jest kolejna taka cegiełka dla mnie informacji zwrotnej, że to, tak, co robi, ma sens. Dla mnie to ja też się rozpędziłem, powiem ci, ważne. Ja się rozpędziłem, bo jak się przygotowałem do czytania, ja zawsze czytam jeden rozdział, wiesz, z tych książek, żeby po prostu, żeby ludzi zachęcili do kupienia tej książki, nie? Jeśli się spodoba. Ale jak nagrywałem, to ja się rozpędziłem i zapomniałem, i tam przeczytałem chyba z 1,5 tego rozdziału. Potem oczywiście to zmontowałem, ale naprawdę mnie osobiście też bardzo się podobały, bo są napisane takim soczystym językiem. Perełki zdania. To są perełki. Wiesz, bo właśnie prostota zdań czasami najbardziej wpływa na naszą duszę, na naszą podświadomość. Ja nawet i na percepcję.
Tak, ja nawet wytłuszczam ważne zdania, żeby ktoś potem nie szukał, a nie wiem, czy to będzie to zdanie dla kogoś. To były dla mnie zdania ważne, ale ja sama też zapominam. A to są takie właśnie, moim zdaniem, oczywiście takie perełki, gdzie ja usłyszałam, czy jakaś właśnie istota w dialogu coś wyszło, gdzie warto to pamiętać, warto do tego wrócić, dlatego że nasze życie nabiera innej jakości, jeśli to na przykład wtłaczamy. Ja wczoraj słyszałam taką perełkę i potem się okazało, że ja o tym zapomniałam, a mój Glenn mówi mi, no przecież ty mi to już mówiłaś. A ja mówię, jak to, bo mi to, ja to rozmawiałam dzisiaj z kimś innym, ktoś mi to powiedział. A chodzi o taką perełkę, że przestań podlewać drzewa wszystkich ludzi wokoło. Podlewaj, bo jeśli tak będziesz robić, to twoje zwiędnie. Prawda? Pięknie. Jakie mocne. No, mocne. I właśnie te książki, te twoje książki zawierają co trochę, prawie w co trzecim akapicie właśnie taką perełkę, takie zdanie. Cieszę. Bardzo fajnie się ją czyta. Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że to była tak, wiesz, bardzo dużo lat trwało napisanie ich i to rzeczywiście czuć, kiedy ja je piszę, to jest taki channeling, rzeczywiście, że ja słyszę te postacie. I dzisiaj na przykład myślałam, że będę opisywała fragment, ja sobie nie planuję już, ale mi się czasami wydaje, że w nowej serii mamy teraz przyszła do mnie Neftys. Neftys, właśnie ta siostra Isis, prawda, Izydy. I ja myślałam, że ona grzecznie weźmie kobitki na pustynię i będzie im tam robiła, no, zwiedzanko będzie. A okazało się, że w ogóle inaczej to się potoczyło, że dziewczyny zaczęły też mieć pewne reakcje i na przykład istota nieśmiertelna, ona też się dziwi, że człowiek czegoś nie potrafi, dlatego że człowiek został stworzony podobnie. I ta Neftys zaczęła się bardzo dziwić, że one nie potrafią lewitować. No jak to jest możliwe? No tak, wiesz, człowiek jest istotą nieśmiertelną, tylko jego skafander nie. Tak, tak, ale nawet to, tak jak mi niektórzy opowiadali, że są mnisi, którzy się właśnie lewitują po świecie, nikt o nich nie wie, oni też się muszą chronić specjalnie, którzy są nieśmiertelni i podtrzymują, tak jak Babaji, podtrzymują światło tej planety, żeby było właśnie ten przeważenie dobra. Tak. Wiesz, to patrzę jeszcze na czat i muszę to przeczytać, bo Dymitr napisał, dobre rzeczy nie potrzebują reklamy, ale ludzie muszą się o tym jakoś dowiedzieć. Dziękuję za informację. Dziękuję. No właśnie, i to słuchajcie, to nie była reklama. To chodziło o to, żeby ludzie się dowiedzieli. Jeśli możecie, to puszczajcie to w przestrzeń. I słuchajcie. Idźcie słuchać 2 lutego tego rozdziału. Tak, posłuchajcie, ja też posłucham, bo jeszcze czytania z jego nie słyszałam już. A nie, słyszałam coś, bo już zacząłeś więcej. Ale ja chciałam przekonać nawet już tego Amazona, bo to naprawdę najłatwiej zamówić ludziom w Europie przez Amazona. Te książki są na Draftu Digital i można je zamówić, i e-booki można zamówić. I zastanawialiśmy się jeszcze raz nad tym sklepem, żeby wznowić, żeby były e-booki. Ja ode mnie można dostać książki w druku, tylko że ja muszę je wysłać, troszeczkę trwa. Bo ja muszę je też zamówić, ale wtedy jest takim paskiem not to sell, bo to idzie z Amazona. Gdyby one były na Amazonie, byłoby mi łatwiej i byłoby wam łatwiej, bo szybciej byście dostali te książki. Natomiast co można zrobić, to prawdopodobnie napisać review, czyli taką informację zwrotną pod angielską książkę, która zamiast Śniąca 1 będzie Oracle 1. I po prostu napisać w swoich słowach, nawet czy po polsku, czy po angielsku, że czytaliście to po polsku i co o tym myślicie, jakie to jest. Czy ktoś, jeśli pisze po angielsku, no byłoby to o wiele lepsze, bo zachęciłoby też ludzi do czytania po angielsku, tych, żeby po prostu dotrzeć, tak jak mówisz. Jasiu, to czekaj, dla skrótu, twoje książki są dostępne w tej chwili gdzie? Moje książki są dostępne, słuchajcie, przez międzynarodowego dystrybutora, właściwie amerykańskiego, Draftu Digital, i oni dają linka. Ale jest strona, na którą można wejść i tam kupić? Tak, oni dają, to znaczy, wiesz co, to dlatego to jest takie niby skomplikowane, bo jest strona, która ma kilka dystrybutorów, w zależności od tego, kto jest w jakim państwie. W Niemczech jest to Thalia, wejdziecie na Thalię i tam wpiszecie moje nazwisko, książki wam wyskoczą.
czyli jest w talii, jest zaraz właściwie, skoro już przy tym jesteśmy, wiesz, najlepiej będzie, jak ja to podam, ponieważ na samym górnym rogu po prawej stronie ktoś na przykład jest w Apo, ma konto, jest na Apo, jest na Rakuten Kobo, Skrypt, Smashword, Angus Robertson, Vivlio, to ja zaraz wam tego linka, słuchajcie, tutaj na czacie jeszcze podam, bo to jest dystrybutor. Wiesz co, zrób pod audycją też linka. Tak. I ten link jest, to jest tak jak ty masz, Ziggy, na kanale właśnie taki pasek i jak na przykład tam masz PayPala, nie? Żeby na donacji dla ludzi od razu widać, że jest kanał i po prawej stronie jest PayPal, to tam jest właśnie link do tej książki. Aha, super. Do tej pierwszej śniącej. I jak już na przykład jesteście w Niemczech, zamawiacie stali, czy jesteście, nie wiem, Rakuten to chyba było w Hiszpanii, tak? Ja nie pamiętam. Jest strona Vivlio, to chyba jest francuska na przykład, nie? Chyba. Chyba tak. No to tam zamawiacie zazwyczaj swoje książki, czyli właśnie tam. No i wiadomo, że ta recenzja, czy jakieś nawet krótkie powiedzenie, podobało mi się, czy było okej, nie? To już podobno właśnie to wychwytuje, a Amazon, no nie wiem, może zmieni te policy, bo wiem, że dużo jednak jest osób na Amazonie. On przejął ten rynek, a jeżeli to nie zostanie... Amazon dzisiaj nawet, jeśli nie ma na polskiej książki na Amazonie, ale ją zamówisz u niego, to oni ci ją wydrukują i poślą w jednym egzemplarzu. Dokładnie. I powiem wam, że naprawdę ja miałam do czynienia z kilkoma wydawnictwami i jeszcze mamy się skontaktować z Indigo Books, bo tutaj Ziggy mi opowiadał właśnie i fantastycznie, bardzo bym chciała porozmawiać, ale z moich doświadczeń, jeśli chodzi o wydawców, czy polskich, czy amerykańskich, nie mam dobrych doświadczeń i powiem, że naprawdę opłaca się najbardziej używać drukarni pod tytułem Amazon. Mimo że wszystkie są drogie, jeśli chodzi o druk, ale tutaj przynajmniej oni to robią bardzo sprawnie. Ja będę musiał za chwileczkę lecieć, bo jest 13:30 i słyszę, że moi goście już są. Ja mam dzisiaj jeszcze spotkanie, będę pomagał montować filmy. Lubię uczyć. Ale chciałbym jeszcze, tam jedno pytanie jest takie, które mnie zaintrygowało. Anna Młynarska pisze, to co tu jeść? No właśnie, słuchajcie, przypomnijmy sobie, co jedliśmy, kiedy nie było hipermarketów. Nie umieraliśmy z głodu. Tylko uruchommy myślenie. Siać, niestety, jak macie właśnie ogródki, ja nie mam, ale nakupiłam właśnie nasion. Ziggy, wiesz o tym, że nakupiłam nasion? Wiem, bo dostałem od Joasi 3 paczuszki nasion. Chyba cilantro, pietruszka. Niech wam służą, bo nie mam gdzie tego zasiać, ale właśnie to jest tak, że czasami widzisz, jest i warto kupić. Jak widzicie, że są, to kupcie i zasiejcie, jak macie ogródek. Ziggy, niech ci dobrze tam wyrośnie i smacznie. Dzisiaj jest u mnie mróz, minus 3 stopnie. W tej chwili chyba jest zero już, ale moja hydroponika działa, bo tam włożyłem tylko ogrzewanie, taki piecyk mały. Także jest, naprawdę, słuchajcie, ja nie mam ziemi, a mam rośliny, no wszystko można, jeśli się chce, a nie mam ziemi, nie, u mnie jest tylko skała. Ale ty masz też rękę masz do właśnie chleby. Ale to każdy może zrobić, to słuchajcie, tylko przypomnijmy sobie, jak to robiliśmy kiedyś, a jak, nie, jak jesteś za młody do tego, to zapytaj dziadków, rodziców. Jak się to robiło? Jeszcze jedną rzecz powiem, bo słyszałam o tym, nie znam się na tym, chodzi o fotony, chodzi o światło i barwę światła, że barwa światła wpływa też na rośliny i na jakość pożywienia, że na przykład jeśli trzymamy warzywa, owoce w kolorowych miseczkach, żeby broń Boże w brązie nie trzymać, to w reakcji ze światłem nadaje inną jakość to pożywieniu, to samo się robi z wodą. Już po godzinie zmienia się podobno smak wody i nawet jest to stosowane przy depresjach, czyli włącza się dziecku na noc lampkę, nie pamiętam, czy to była niebieska, żeby spało, i
żółta-pomarańczowa, żeby się wcześniej obudziło, żeby po prostu chętnie wstawało do szkoły czy gdzieś tam, tak? Dla śpiochów pomarańczowa lampka na rano i to podobno po pewnym czasie działa jak budzik, że przyjemnie się wstaje, jakby ze wschodem słońca. Czyli to słońce i ta intencja, którą masz, to jest bardzo ważne i dlatego ci wszystko rośnie, nawet na skalę. Ja się muszę zmykać, chociaż widzę, że jeszcze są bardzo ciekawe wpisy na czacie, ale już nie dam rady. Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie dzisiaj. Słuchaj, Zigi, my pociągniemy temat dalej i uwielbiam z tobą nagrywać i ja też. Super, tutaj jest naprawdę, ja nie patrzyłam teraz na czat, ale tyle rzeczy, do których moglibyśmy się jeszcze odnieść, to następną godzinę nam by na pewno zajęło. Cieszę się, że wszyscy jesteście, szczególnie, że ja zawsze takie spontanę urządzam. Wiecie co, rozbawiła mnie Paula, bo pyta, czy można hodować świnki w bloku. Jak najbardziej, słuchajcie, takie te jak w Peru, te świnki morskie, oni to jedzą. No proszę, no. Okej. Dobra, słuchajcie, kończymy. Zigi ma kolejne spotkanie, a ja się tutaj dokuruję zaraz. I będziemy dalej działać. Zapraszam, słuchajcie, kto jest właśnie, ostatnie, kto jest z Liverpoolu. Warsztaty są 25 jest spotkanie w Liverpool. Maria, damy plakat na wszystkich social media. Maria jest jedną z organizatorką, to jest Nowa Ziemia. Pewnie ktoś już zna. A w niedzielę są warsztaty, słuchajcie, będziemy działać, praktyka będzie ze mną, cały program, ale podzieliłam to na dwa bloki, bo czasami jest tak, że ktoś chce być na śnieniu, na shapeshiftingu, ktoś chce praktycznie sobie przypominać poprzez ciało ruch, co tam było i będzie właśnie o asertywności, głęboko rozumianej asertywności, czyli na co pozwalamy sobie, na co pozwalamy innym w naszym życiu i... Tak, ile nas co kosztuje, tak? Czy kosztuje, czy chcemy dać, a kiedy to jest za dużo i kiedy nasza podświadomość nam się buntuje. No różne ciekawe rzeczy porobimy, ale w praktyce. Ja będę mniej mówiła. Na pewno. Dobrze, dziękuję ci, Sigi, bardzo ogromnie, dziękuję wam. Ja tobie też, wam wszystkim. No i słuchajcie, do następnego razu. Wkrótce. Do następnego razu. Pa, pa.